Cześć, pisza. Oto przedmiot z muzeum. Yes, this is genuine and of use to me. There is something resonating from it. A whisper. I will give you this in trade. It is known as the odious chalice. It swells with spilled blood and offers its bloat to its owner. Wygląda jak mokra morda rozkładającej się świni. Dzięki. Kolejne pytanie. I zapomnij, już nic nie chcę. Do widzenia. Pokażcie mi ten kielich. Kielich nienawiści. O Jezu, jak to wygląda dziwnie. To będzie przechowywało krew z zabitych wrogów i będę mogła się nią żywić i leczyć i fajna rzecz. Wróćmy więc do księcia. Nie wiem, co nas potem czeka, prawdę powiedziawszy. Wszystkie poboczne tu porobiłam. Może będziemy, wylądujemy w kolejnej miejscówce. To też by było fajne. No Jezu, znowu muszę z tobą gadać. O matko, lakru, otwórz mi tę cholerną windę. Nie. Trzecia odpowiedź jest piękna. Jesteś po wschodem słońca. Fu. No to jest, jakby to powiedzieć, on tego nie zrozumie, ale dla nas to jest mega wymowne. Nie chcę. Ble. 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 W co ja się pakowałam? Idziemy do penthouse'u, który jest równie uroczy. Fu. Dzień dobry. The folly of leadership is knowing that no matter what you do, behind your back there's hundreds, certain that their own solution is the sound one. And if your decision was the byproduct of a whimsical dart toss, co się stało? I pronounce the blast sentence, and I soak the critical fallout. I make the decisions no one else will. Leadership. I wear the albatross and a bullseye. Chyba cię nie zrozumiałam. Udaję głupią. A co w tym chodziło? Blood hunt on Nines Rodriguez for the murder of Alistair Grav will be called. Rodriguez execution is only. Ooh. I have lit the fuse. If a war ignites, it's my head that will sharpen the pikes for. Now to the matter of. Dlaczego wydałeś wyrok na Rodriguez'a? Co do sarkofagu? Najwyraźniej został skradziony. Stolen? Skra. Gary. Gary, you treasonous maggot. I should have anticipated your treachery, sewer rat. Chcesz mi powiedzieć, kim u diabła jest ten Gary? The Nosferatu Primogen. Ah. The Nosferatu were responsible for finding out where the sarcophagus was taken after the Dane, and for getting keys to the museum. They were the only ones who knew. It's obvious to me now. My mistake. Nosfe. I want him found. I want him found. The sarcophagus could be exploited, causing who knows what catastrophe to this city. If it were to fall into the wrong hands. Mówiąc, ma być znaleziony, zapewne chodzi ci o to, żebym ja to zrobiła, co? The Nosferatu lurk in the filth below the streets of Hollywood.
but not even I know just where they hide. Hollywood is, unfortunately, lacking in any Camarilla loyalties. Hollywood's baron is an anarch named Isaac. Isaac's more civil than the anarchs downtown, but nonetheless, he wears his mistrust of me on his sleeve. He may know how to contact the Nosferatu. Okay. Find Gary and get him to talk. That sarcophagus could be used against us. Do not come back until you have it. Now, I must announce the blood hunt and bear the brunt of all consequences. Escort her out. Ale dlaczego krwawe łowy na Nainca Rodriguez'a? Ty jesteś pewien, że to on go zabił? Może to nie on? No ja wiem, że został przełapany na miejscu zbrodni, ale może to nie on? Wiecie, co nas teraz czeka? Teraz czeka nas nowa lokacja, moi drodzy. Jej! Hop in. Panie taksówkarzu, ja poproszę do Hollywood. No, jestem ciekawa, jak tam będzie. Naprawdę jestem ciekawa, jak tam będzie. Tak, to Izaaka chyba mieliśmy zajrzeć. Gdzie mogę go znaleźć? Pójdę tam. Super. Już zaczęłam podziwiać okolice. Fajne. Czyli w którą stronę jest ten sklep jubilerski? Bo... No cóż, trochę tego jest. No dobrze, nieważne. Idziemy w tę stronę. Najpierw. To chyba nie tu. Co? No nie. Tam ktoś stoi, ale to nie tu. Mała ta okolica, z tego co widzę. Okej. Ale przyjemna, przyjemna, taka dość żywa. Ładnie to wygląda. To jest ten sklep. Nawet. Nawet to jest to, co my tu mamy. Aha. O Boże, nie. Jest gorzej niż u LaCroix. Gorzej! O matko. Cześć. Szukam pewnego Nosferatu. Masz pomysł, gdzie mogę ich znaleźć? Perhaps. However, before we discuss how I might help you, there is the matter of tribute. Nie przetłumaczyłabym tego jako hołd. Znaczy, tribute to jest hołd, ale w tym wypadku raczej bym powiedziała to jako podarunek. Na języku polskim nie ma słowa, które oddaje taki podarunek na przypodobanie się. Nie jest to łapówka. No, prawie. Nieważne. Nie podoba mi się kierunek, w jakim zmierza ta rozmowa. Tell me old fashioned. But this is my barony, and as is tradition, a token of respect must be paid. Okej. Rozumiem, więc czego chcesz? What I want is a simple exchange. Last week I paid for a certain item, a movie, and this evening I got an email saying that the seller is ready to deliver it. Unfortunately, he's become a bit paranoid all of a sudden. Won't meet me in person, won't drop it off, won't even answer his phone. Says he'll send the location of the pickup to a computer in the nearby internet cafe tonight. You see where I'm going with this? Czyli mam to odebrać. To dość łatwe. Go to the Ground Zero Internet Cafe. Look for a directory named Joseph K and use the password Kafka. There'll be an email in there that will specify a nearby location. Meet the contact, pick up the item, come back. Not too painful, right? Raczej nie.
Zrobię to. Ale najpierw mam kilka pytań. There'll be plenty of time for questions later. I'll explain everything when you get back. Oby. Dostawa przesyłek. Tego jeszcze nie robiłam. Spadam. Excellent. In the meantime, consider yourself a welcome guest in my barony. Welcome to Hollywood. To jest podobno sklep jubilerski. Znaczy, aha, to pewnie jest gabinet, tak, a tam jest sklep, który jest zamknięty i niedostępny dla nas. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Okej. Z tego co wiem, to muszę jeszcze wrócić na chwilę do swojego mieszkania. Okej. Kim ty jesteś? It's me, Samantha, don't you... Did you suffer amnesia, is that it? Let me make a call, we'll get everybody together, we can talk, maybe you'll remember something. The important thing is that they know that you're alive. Chyba się pomyliłaś, ja dopiero się tu wprowadziłam, nie znam cię. Come on, this is serious, I know it's you. Don't you recognize me? It's me, it's Samantha. To jest dziwne. Szczerze, Samantha, ja nią nie jestem, rozumiesz? It is you. I don't think you know what you're saying. We're gonna help you. You'll see, everybody just wants to see you safe and back to your old self. Wait here. I'm gonna make a call. It's gonna be okay. Ale. Co to po co? Gdzie ty idziesz? Zostaw mnie. Nie. To było dziwne. To było naprawdę dziwne. Wrócimy się na chwilę do Santa Monica. Ciekawe, co nam ta. Henriette? Poe. Właśnie, miałaś na nazwisko Poe. Dobrze. Tylko wie, czy Poe nam coś fajnego skombinowała. Cześć. Co zrobiłaś? Gdzie on jest? Nie, dobra. Uwielbiam wracać do domu i dostawać gotową kolację. Dziękuję, zwierzaczku. Doskonale. Przyprowadziła mi faceta, którego mogę zjeść. Szkoda, że nie jestem głodna. Bardzo. Okej, mam nowe maile. Ha, wykonano gambita. Król się odsłonił. Ciekawe. LaCroix. Mam pewien finansowy biznes w restauracji w Hollywood, która się nazywa Cavoletti Cafe. Złożyłem ofertę na jej przejęcie, która jest bardziej niż hojna, ale wygląda na to, że właściciele są trochę opieszali z zaakceptowaniem tej umowy. Moich uszu doszły wieści, że znany krytyk kulinarny o nazwisku Tommy Flayton wkrótce będzie pisał artykuł o tej restauracji. Proszę cię, zatrzymaj go tam i upewnij się, że nie napisze pochlebnej opinii. SL. Okej. Okay. No mogę cię zjeść. Nie, to nie byłam ja. To mógł być ktoś z grupy tych ludzi, którzy chcą mojej kolejnej śmierci. O matko. Pewnie przez zazdrość. Uważaj na siebie, dobrze, zwierzaczku? I will. Ten twój wygląd, zmień go. Okej. Zobaczymy się, kiedy wrócę. Ciekawe, co takiego zmieni w tym wyglądzie. Bardzo jestem tego ciekawa.
A z kiedy ja mam jedną maskaradę? Utraconą? Ciekawe. No nie dobrze. W każdym razie nie mogę przetestować na razie nowej broni. Ale myślę, że już niedługo będę mogła. Postaram się o to. Tak się zastanawiam, może od razu bym spróbowała zrobić to zadanie z tą kawiarnią. No, zrobię je od razu, będę miała je z głowy. Myślę, że nie będzie źle. Okej. Okay. A, to jest ta kawiarenka z tym ładnym otoczeniem, gdzie spotkaliśmy Samantę. To jest Ground Zero. To jest prostytutka. A to jest ta kawiarnia. O, to ty. Cześć. More flatbread and olive oil. And take back the Chardonnay and open up a Chianti. Let it breathe for 20 minutes and then bring it out with a ziti. Okay? Ale ja tylko chciałam. Chyba mnie pomylił z kelnerem. Chciałam się tylko przywitać. Now go get yourself some onion rings or hot wings or whatever it is you eat. The refined palate of a true gourmand is, put it in a language you can relate to, trying to decide if this place is thumbs up or thumbs down. Lepiej już pójdę, bo twój kciuk zakości w twoim lubsku. Nie, nie. Kim ty jesteś? A Jezu, nieprzyjemny jesteś. Przykro mi, ale nie słyszałam o tobie. Takiego człowieka dużo tu szukałam. A czy w twoim interesie nie leży zjechanie tego lokalu? Musisz utrzymać swoją reputację. Stajesz się żartem w świecie kulinarnym. Byle gówno dostanie od ciebie dobrą recenzję. Yes. I'm going to write a review that will destroy this restaurant. Super, to dobrze, pójdę już, skoro moje zdanie jest wykonane. Dobrej nocy, mój drogi. I smacznego mimo wszystko. Czy ja bym może poszła od razu je oddać? A nie, będę musiała sprawdzić swojego maila później. No dobrze, to potem przy okazji się to zrobi. A zadania poboczne. Tu są dwa miejsca, do których muszę zajrzeć. Fajnie, sklep z rzeczami dla dorosłych, pewnie oczywiście. Słuchajcie, nie jest zamknięty. Trzeba potem tam zajrzeć. No oczywiście, tak. Klub. Lokalny klub. To jest miejsce, gdzie zawsze znajduje się sporo zadań. Tak. Już się tego w tej grze nauczyłam. O. Poproszę. Aha. Nie przejdę między wami. Kurna, grube jesteście. Czy ty masz... Kurna, on zapierdziela z kataną. Ten lokal wygląda fajnie. Jeśli mam być szczera. Chociaż ten... Tutaj akurat ta łazienka jest tak ustawiona dość... Serio. Wow. 100 punktów za projektowanie wnętrz. O! O! Coś, co się podobno wampirom nie przydaje.
Ale z drugiej strony też jest pięknie zaprojektowana łazienka. Jezu, co ja zrobiłam? Gdzie ja poszłam? Gdzie ja wyszłam? Kurczę, znowu się przewinął temat. Przepraszam, bo się zastanawiam, czy go kontynuować. Znowu się przeminął temat wampirów i seksu. Biorąc pod uwagę, że ta miejscówka jest, no, znaczy w tej grze ta tematyka seksualna się pojawia dość intensywnie. Jedni mówią, że nie, wampiry nie mogą, a potem jest taka Janet, która podobno daje tyłka. I tak dalej. Odjazdowy strój. To jest jeszcze lepszy. O matko. Jest nieważne, mogę z tobą pogadać. Coś ty za jeden? Nie, Ewa, na poważnie, kim jesteś? No weź, powiedz mi. Ash, there. Go tell your friends so they don't bug me. Kim ty jesteś? Miło cię poznać. I bet. Masz jakiś problem? Fajny jest. Tak, to się często zdarza. Nie podoba mi się twoje nastawienie. Słuchaj, nie chcę ci robić krzywdy, ale zrobię to, jeśli będziesz robił tak dalej. Masz pragnienie śmierci, czy co? Nie żyjesz, masz zęby, wampirze. Mówisz bez sensu. Ale kogo? Jednak umiesz dużo mówić. Może mogę ci pomóc? Znasz Izaaka? Nie lubisz Izaaka? Na przykład? Co jest złego w zaszyciu się w domu? O, tak, śpisz cały dzień. To jest świetne. Mi akurat to nie pasuje. Mi jako lenie. Lenie jako mi tej, wiecie, no nie tej growej, tylko tej siedzącej przed komputerem. Ja jestem dość rannym ptaszkiem, co się rzadko w dzisiejszych czasach zdarza, ale ja się źle czuję, jak śpię za długo. Nie siedzę też długo po nocach raczej. Czasem mi się zdarza, czasem. Nie lubisz być, no wiesz... I
O jakiej miłości mówisz, wracając do dyskusji, którą zaczęłam i której nie skończyłam i której cały czas nie wiem, czy chcę prowadzić. Dobra, nie chcę mi się oznaczać tego. 18 plus, musiałam przerwę zrobić. Druga wypowiedź jest śmieszna. Może mogę ci pomóc. Nie. Jeśli mogę pomóc ludziom, to robię to, a ty potrzebujesz pomocy. Możesz zamienić się z ubraniami w klubie z kimś, kto wygląda jak ty. Wrócę, kiedy kogoś znajdę. Ciekawe.